Bądź mną. Pio, level 35. Bądź zamknięty na dnie 400-metrowego ośrodka dla ludzi, którzy jakimś cudem znaleźli prawdziwe dokumenty SCP i robią z nimi głupoty. Dupa ci już płaci od tego siedzenia, że wydajesz dziwne dźwięki, jeśli zgania, gdy cię biją. Do pokoju wchodzi osoba z białym kitlem i spiczastym nosem. Jego garb tylko napawa śmiechem, ale sam śmieszny nie jest. Typ mnie wita z pięści w policzek. Odpowiedz. Aha, co tak pobłażliwie dzisiaj, doktorku? Doktorek marszczy brwi. Doktorek mi odpowiada. Słuchaj no, jedyne czego potrzebujemy od ciebie to współpracy. I tylko tyle, dlatego tak lekko dzisiaj. Współpracy? Tak. Ten dziobak naprawdę ci chyba przerwał mi plaskaczem w ryj. Ała. Potrzebujemy, byś cofnął się w czasie i zlikwidował pewnego osobnika. Jest przyszłym liderem rebelii chaosu i idzie mu zbyt dobrze. Co ja, Terminator? Nie, pożal się, YouTuberzy... YouTube, to się czyta YouTuberzy... Moja stopa w tym momencie została postrzelona. Ała. Ten osobnik nazywa się Ozyr. Na początku też był YouTuberem. Proste zadanie na wykończenie go, zanim stanie się zagrożeniem. Czemu ja? Bo to misja w jedną stronę. No i nie masz nic do stracenia. Po zmianie linii czasu może nawet dostaniesz pozwolenie na zarobek dzięki fundacji na tym YouTube. Poprzez pozwolenie ci na korzystanie z przygotowanej listy na internecie. No, ale one są nudne. Wolisz robić nudne raporty, czy siedzieć tu aż przerobimy cię na klasę D? Mamy nawet ładny pomarańczowy strój, tylko trochę poplamiony krwią od pasa w dół. No, przynajmniej ubra ciekawie. A, to co powiesz na SCP-6942? Zesrałem się. Dobra, biorę to. Bądź mną. Pio, level 36. Zabij swoją inną wersję czasową i zacznij nosić maskę, bo twój ryj bardziej przypomina pomidor przez Heinza. Żyj ze świadomością, że zabiłeś dwóch ludzi, aż do końca życia podszywając się za 17-latka. I przez to każdą pieniężnie fapną noc.